Siemanko wszystkim z tej strony Sebul. Zapraszam Was na wywiad z Marcinem Zającem, youtuberem, który kolekcjonuje płyty winylowe. Ma ich ponad 2000. Uważam jego kanał za jeden naprawdę z lepszych na YouTubie. Odcina się od tego całego syfu na YouTubie, co jest. Te wszystkie inni twórcy, którzy tworzą filmy pod publikę, dla kasy, a on to robi z pasji, tak jak ja zresztą, robi to, bo to lubi. Ma swoich odbiorców małych, bo małych, ale jestem pewien, że kanał mu się rozrośnie i tylko czekać, aż mu zaczną subskrybować go. Główną tematyką kanału Marcin Zając Moje Winyle są płyty winylowe i muzyka, czyli opowiadanie o płytach winylowych i o muzyce. Ale na tym kanale znajdziecie również takie filmy jak coś o gramofonach, czyli jak dbać, jak coś wymienić, różne poradniki, jak dbać o płytę winylową, gdzie kupować, czy warto, czy nie. No i trzecia tematyka to są książki. Czytanie książek to taki audiobook, można powiedzieć, ale z obrazem. Bardzo go szanuję za to, że nagrywał biografię zespołu Jam, czyli ballada o dziwnym zespole. I nagrywał to naprawdę mając po 5-6 wyświetleń. Czyli zapraszam Was na wywiad z Marcinem Zającem z kanału Marcin Zając Moje Winyle. Subskrybujcie, link do kanału jest w opisie. I zapraszam na wywiad. Jestem, dzień dobry, dzień cześć. Dobry. Witam wszystkich tu. Właśnie przeprowadzam wywiad z Marcinem Zającem, youtuberem, który kolekcjonuje płyty, może się przywitać. Witam wszystkich widzów kanału Sebul TV. Znaczy Sebul. Będzie kanał Sebul. Witam serdecznie. Rozpoczynamy wywiad, to ja Ci zadam pierwsze pytanie, bo już my wcześniej prowadzili, ale nam głosu nie nagrało. Jak się zaczęła Twoja przygoda ze zbieraniem płyt winylowych? Opowiedz. Przygoda ze zbieraniem płyt winylowych zaczęła się w 1995 roku i właściwie trwa do dzisiaj. Zaczynałem, tak jak mówię, w czasach, kiedy te płyty winylowe już wymierały na koszt płyty kompaktowej, ale wróciły z wielkim hukiem po 20 latach i bardzo się z tego cieszę. Pierwszą płytę, którą nabyłem, to był Detox Jamu i tak właściwie do dzisiaj zbieram i w tej chwili jest no ponad prawie 2,5 tysiąca płyt w mojej kolekcji. To jest spora kolekcja, to musiałeś zbierać długo. Ile zbierałeś? No, zbieram z przerwami od 95 roku, natomiast na dobre wróciłem w 2010, także już od 10 lat zaczęło się zbieranie takie konkretne, przeważnie muzyki polskiej. A najstarsza twoja płyta w kolekcji? Najstarsza moja płyta w kolekcji 10-calówka Hanki Ordonówny z 1960 roku. I jeszcze gra? Tak jest. A w jakim stanie jest? No jak większość płyt z tamtego okresu, ja bym powiem tutaj... gdzieś ją tutaj miałem, tą 10-calówkę, bo ja ci ją nawet pokazywałem ostatnimi czasy, ale no. W tej chwili, wiesz co, robiłem porządki i teraz jej nie znajdę. W każdym razie, no jest do odtwarzania, no trzeszczy po prostu, wiadomo, no to już jest wiek płyty i tak dalej. No, ale właśnie, na tych płytach był ten urok, ten przeskok, ten trzask. Na wszystkich jest, powiem ci szczerze, no. Tylko mówię teraz po prostu w dobie tej mody, no szukają tych płyt z lat 60. polskich i wiesz, w jak najlepszym stanie, no ale nie jest to możliwe, że po prostu trzeba wziąć pod uwagę to, że te płyty grały po imprezach i w ogóle, że się zachowały, no to graniczy z cudem, tak? No mówiłeś, że po imprezach niektóre są. Oczywiście, że tak, większość. No. A moje pytanie było takie, powiedz mi, jak w ogóle zapamiętujesz te wszystkie, chodzi mi o te wszystkie, kiedy powstała płyta, kiedy zespół wydał, jak no, się nazywa? Wiesz co, no jest to lata nauki, po prostu interesowania się. Ja mówię, generalnie zawsze mówiłem, że moją domeną jest muzyka polska i zgłębiałem to po prostu od wczesnego dzieciństwa. I tak to
I tak to było po prostu. No i później zacząłem czytać różne po prostu biografie, konkretne płyty, kto z kim grał, w którym roku, kto robił i tak dalej. No i tak to jest. Twój kanał to jest taka kopalnia wiedzy, można powiedzieć. Ktoś to ładnie kiedyś nazwał, że jest to kanał informacyjny. Ja się z tym zgadzam i bardzo fajnie, że tak jest. A poza tym... Chyba jedyny w Polsce chyba. Może nie. Wiesz co, ja ci powiem tak, że jak zakładałem ten kanał, ja nie chciałem po prostu, żeby to był kolejny sklep internetowy, tylko żeby to był taki kanał właśnie od pasjonata dla pasjonatów. No na ten temat żeśmy wczoraj rozmawiali, także chwilowo ci to właśnie to wspomniałem o tym wczoraj. A na przykład, nie wiem, czy jaką najdroższą płytę widziałeś w ogóle gdzieś do sprzedaży? Polską? Może być i polska. Wiesz co? Co masz na myśli? Najdroższa polska płyta, którą widziałem i co ciekawe, która się sprzedała, to jest przedostatnia płyta, która w ogóle ukazała się w dobie winylu. W 92 roku Róże Europy wydały album Poganie, kochaj i obrażaj. Była to przedostatnia płyta w tak zwanej epoce. I ona się sprzedała śmiało za 5000 zł. Ja tej płyty nie mam z racji po prostu no, olbrzymiej wartości tego albumu, ale fani polskiej muzyki mogą kojarzyć tą płytę z kultowym utworem Róże Jedwab, wykonanym razem z Edytą Bartoszkiewicz. O, a jest jakaś płyta, która ma dla ciebie sentyment i byś nie sprzedał jej nigdy? Ja ci powiem tak, jeżeli sprzedaję płyty, to sprzedaję generalnie duble. Do każdej płyty, którą mam, jest jakiś rodzaj sentymentu. Aha. Także tutaj raczej kupuję, a nie pozbywam się płyt, no ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że no, płyta winylowa nie jest CD-kiem, więc wymaga to bardzo dużej ilości miejsca. No spora jest. Ja mam w kolekcji ponad 500 płyt gdzieś tak CD. I to się mieści. To małe to. To CD-ki tak, ale na przykład tak jak mówię, ja tak jak rozmawialiśmy przed chwilą tam u mnie w pokoju na dole, no to widzisz, to za mną stoi 16-dobry kalach. Za jednym takim oknie mieści się 100 płyt, czyli tu już masz 600. A resztę mam po prostu poupychane po różnych kartonach i tak dalej i muszę po prostu prowadzić też tego rodzaju sekcje. A w ten śle... ilości to już jest po prostu... Coś przerywa strasznie. To już musi być wszystko... Tak. To już być wszystko po prostu segregowane. Coś przerywa strasznie. To znaczy powiem tak, mając... Przerywa dalej? Jak coś mówisz, to może w miejscu stanie albo gdzieś przy oknie. Aha, to ja za sekundę, bo jeszcze muszę tutaj jedną rzecz zrobić. Sekundę. I... Już sekundkę. Nie, tylko tutaj zniosę to wszystko, bo to takie też mówię trochę porządki. To tak, i wywiad, i wszystko. No teraz porządki, teraz tak to jest. To znaczy tak, jeżeli chodzi o takie rzeczy niedoruszenia, no to powiem tak, że mam na pewno gdzieś koło 2000 płyt, których nie ruszę po prostu z półki. To nie ma opcji. A śledzisz polski rynek muzyczny? Jakiś jest nowy zespół, który ci, nie wiem, zapadł jakąś pamięć? Wiesz co, jeżeli chodzi o polskie rzeczy, no to też było dosyć dawno, bo ostatni zespół, który zrobił na mnie jakieś tam wrażenie, no to jest ONA, już nie istnieją. ONA to był super. Obserwuję... Tak. I też obserwuję tych nowych, ale generalnie rzecz biorąc, tam
słyszałem wczoraj o tej grupie Riverside Mariusza Dudy. No to jest fajny temat, którym warto by się było zainteresować. Natomiast ja nie śledzę tego rynku, że tak powiem, do przodu, bo w tym momencie wiadomo, co mamy. No mamy muzyczną papkę, którą radio nas karmi po prostu i no właśnie, radio puszcza niby te nowości, a te stare to miały... Tak, ale to jest, wiesz, ale to jest nastawione na komercję, wiesz, to się ma sprzedać i z tego ma być zarobek. A kiedyś była, ja to nazywam muzyka duszy, robiło się z serca, a teraz się robi po prostu dla pieniędzy. I tak można by porównać nawet ten mój kanał. Zobacz sobie taką sytuację, że wszyscy nagle, którzy pootwierali te kanały na YouTubie, no, to są generalnie sklepy, więc oni są nastawieni na zarobek. No. Dla nich płyta nie ma jakiejkolwiek wartości kolekcjonerskiej, tylko po prostu ma wartość materialną. A ja, zakładając swój kanał, po prostu chciałem, żeby inaczej wszystko wyglądało, żeby to było od pasjonata dla pasjonatów. Oczywiście nie jest prosto prowadzić tego typu kanał, no musi to być podparte jakąś tam wiedzą, więc ja tego nie nazywam pewnego rodzaju ograniczeniem, ale wziąłem po prostu tą polską muzykę i zacząłem opowiadać o takich zespołach już zapomnianych, a które no właśnie, naprawdę na przykład klan, są poznane. Zespół Klan na przykład, to jest mało znany. To, dokładnie tak, oni zostawili jedną płytę po sobie plus epkę. No ja tutaj ten Klan... Ja słyszałem taki nawet... zespół, nie wiem czy znasz, taki stary, jedną piosenkę mieli chyba, Roxa, znasz? Zespół. Roxa, to był jeden singiel de facto, tak, powiem szczerze, i ja szukam tej płyty, tego singla. To był zespół, który, albo L4 zespół był, to też taki jeden. L4, powiem ci, to L4 nic nie wydało, L4 nic nie wydało, oni dwa kawałki tylko mieli na takiej składance, to się nazywało Sztuka Latania w 1984 roku. Polonijna firma Savitor to wypuściła jako składankę i tam właśnie te dwa kawałki L4 były. A jest jakaś płyta, na którą polujesz i chciałbyś mieć w kolekcji? Wiesz co, kolekcjonowanie na tym polega, że mimo tego, że masz dużo, to chcesz mieć tego jeszcze więcej. I tu jest cały czas po prostu coś takiego, że do czegoś dążysz. No ja... Moim marzeniem jest mieć po prostu no, jak najwięcej tej muzyki polskiej, natomiast no, z tym polskimi rzeczami jest coraz większy problem, więc albo no, żeby tak, teraz... No żeby tak wszystkie uzbierać polskie, to jeszcze ho, ho, ho. No dokładnie tak, a poza tym mówię, za parę lat tego nie będzie, bo widzisz, co się dzieje z cenami na rynku wtórnym. No. Także tutaj generalnie rzecz biorąc, no co się da, trzeba po prostu wziąć. A mnie... Została tak naprawdę, zostały mi dwie drogi, ponieważ to, co chciałem mieć, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, w 90% skompletowałem, więc albo są to strzały za grube tysiące w tym momencie płyty, których szukam, albo to już są po prostu takie typowo drobne jakieś tam z lat 60. Wykonawcy ogólnie popularni. Bo to, co chciałem raczej, jeżeli chodzi o muzykę polską, to mam. No ja samych polskich płyt mam około 800, także plus single, no to będzie gdzieś koło 1000. Ale zadam takie pytanie, nie wiem, możesz nie odpowiadać, ale myślisz, że fortunę wydałeś na płyty swoje? Wiesz co, ja te płyty kupowałem w innych czasach, to były inne ceny. No dzisiaj no trochę by to kosztowało, podejrzewam. To twoja kolekcja pewnie jest warta coś. Na pewno jakieś pieniądze duże. No spore. Może, no. To możesz, nie wiem, zachęcić ludzi do oglądania kanału, czy coś, jakieś reklamy zrobić? No cóż, przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie. Możemy jeszcze się kiedyś umówić na coś tam, tylko nie wiem, czy temat muzyki, czy coś, jak chcesz. Nie ma żadnego problemu, ja jestem otwarty, możemy spokojnie takie live'y robić, nie ma sprawy. Tylko jakiś temat, trzeba różne tematy zarzucić, bo tam w kółko, płyta... Dokładnie.
No cóż, dziękuję serdecznie za zaproszenie Sebastiana. Subskrybujcie kanał Sebola i zapraszam również do siebie na kanał Moje Winyle. A wywiad, jeszcze powiem taką ciekawostkę, przeprowadziłeś w bardzo takim szczególnym momencie, dlatego że wczoraj pękło 4000 odcinków, także... No wiem, widziałem. Gratuluję. Także zapraszam. A mi 4000 też moje winyle, moje winyle na YouTube i do Sebola. Subskrybujcie. Trzymaj się. Cześć, hej. Do zobaczenia.